Bo naszym gościem jest, uwaga, wieczór, Robert Janowski. Dobry wieczór. Poczekaj, dobry wieczór. Zdejmij kurtkę. Wchodzę. Dzień dobry. Spokojnie, witam cię serdecznie. A ty rano wstajesz, ty lubisz tak, nie? Ja lubię rano. No, nie lubisz? Ja nienawidzę rano wstawać. To mamy już, widzisz, jedną rzecz wspólną. Proszę cię. Dobry wieczór. Ale potem, ale wiesz, wstaję, bo się spotyka takich ludzi jak ty w tej pracy. A. I to jest pozytywna jej strona. Taki miły kolega. No proszę cię. No. Ale musimy tak dzień zacząć, nie? Oczywiście, że tak, naturalnie. Chciałbym... Dobrze wyglądasz, masz dobrze sklejonym garnitur. Widzicie państwo, tak się załatwia, żeby potem trudnych pytań nie było w wywiadzie, żeby wszystko łatwo poszło. I załatwiłeś, dziękuję bardzo. Ale musimy sobie trochę posłodzić, zanim zaczniemy. Dobra. Oczywiście, że tak. Ale zanim zaczniemy, to ja bym chciał, żebyśmy pokazali państwu fragment twojego nowego programu. To popatrzmy. Naprawdę? Pokaż. O miłości. Wow. Trudna kategoria, bo wszystkie piosenki są o miłości przecież. W sobotę o 19. Jak się gra w kółko i krzyżyk? Żeby ułożyć linię, prawda? Trudne było? No, trudne było. Ale no nie, na łatwe się nie umawialiśmy przecież, żeby to same łatwe. To prawda. Dobrze! Emocje. To! Gwiazdy. Zabawa. Najnowszy show TV Puls z Robertem Janowskim. Gra muzyka. Sobota 19. Oczywiście na TV Puls. Powiedz coś pozytywnego. Ja go kocham po prostu. No i tak to właśnie gra muzyka się zaczęła. Jesteśmy po pierwszym programie. Prawda? Pierwszy był na razie. Drugi? Drugi. Przegapiłeś sobotę, przegapiłem sobotę. A w najbliższą sobotę będzie trzeci. No ta seria nie jest za długa, 10 odcinków nagraliśmy, tylko trzeci będzie z Piotrkiem Cugowskim. Aha. Boże, ile lat na niego czekałem. Ze względu na niego, na jego możliwości wokalne. Ja uważam, że jest absolutnie światowym wokalistą. Wszędzie by się zmieścił. Mówi o swoich latach takich rockowych. Nie wiem, czy to są też twoje lata. One trwają. W muzyce. Judas Priest, Deep Purple. W moim życiu trwa. A, w życiu, tak. Oczywiście. W muzyce? Nie. I na naszej ścianie, w naszym pokoju. Tak? A powiedz mi, bo to bardzo ciekawe, wiesz, jesteś człowiekiem, który bardzo się dokładnie muzyce przygląda i zna ją na wylot. Czy rzeczywiście jest tak, że masz wrażenie, że rok umiera, że odchodzi, że się czasy zmieniają? Bo ja powiem tylko, przedstawiam ci swoją tezę szybciutko i powiedz mi, czy mam rację. Proszę bardzo. Że pojawiają się różne rodzaje muzyki, pojawia się, wiesz, nowe formy muzyczne, ale są jednak takie formy nieśmiertelne, które cały czas są. Rock jest jedną z nich, ja tak uważam. Absolutnie masz rację. No nie podyskutujemy, bo mamy podobne akurat zdanie. Natomiast zmieniają się mody na to. Aczkolwiek dla ludzi może być bardziej wiarygodna twoja opinia niż moja w tej sprawie. Wiesz co, lata 70 absolutnie opanowane przez rock. 80 również. 90 trochę mniej. Teraz wróciło na przykład disco polo. Jest bardzo modne, powszechne. Ludzie się przy tym bawią. Super, niech się bawią. Mają ochotę, to niech się bawią. Natomiast rok nie zniknął, tylko się troszeczkę schował do cienia. Jest w przedpokoju, powiedzmy. I czeka nas znowu. No to są koła, które zataczają różne formy i style muzyczne. Jakie piękne koło na przykład zatoczyła muzyka retro i stara muzyka lat okresu międzywojennego. Sam to puszcza w Radio Pogoda, to wiem, jaki jest odzew. Boże, jakie to jest nieśmiertelnie piękne. Jakie tam są perełeczki. Ale też jest wiele osób, które uważają, że ta stara muzyka wraca, dlatego że ta nowa muzyka... Nie ma nic do pokazania. Nie ma nic do pokazania, a poza tym rządzi w niej technologia. Że doskonale wiemy, że tak naprawdę nie musisz mieć dzisiaj głosu. Jeżeli masz dużo pieniędzy bardzo, no to ci to wszystko komputery powyciągają. Nawet tak niedużo już, tak? No, już coraz tak, tańsza jest ta technologia. To prawda, że się produkuje piosenki, a nie pisze się... Zobacz, jak ważna jest funkcja teraz producenta muzycznego. Kiedyś tak nie było. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę w internecie. Wszyscy młodzi ludzie, którzy wrzucają filmiki, bo to jest teraz na porządku dziennym, przede wszystkim piszą sobie producent muzyczny. Mhm. Bo w każdym iPhone'ie, w każdym sprzęcie elektronicznym są możliwości montażu. No to każdy już zrobi jedną piosenkę, to już jest producentem muzycznym. Na tym to polega, że produkcja zwycięża, nie wiem, ideę czy umiejętności. Już, wiesz, to jest niszowe w pewnym sensie, umiejętności dobrej gry na gitarze, umiejętności dobrego komponowania, ponieważ zatem kryją się ogromne, ogromne pieniądze, proszę państwa. Ktoś napisze przebój, to zarobi w rok kilkanaście milionów złotych. Naprawdę? To są tego rodzaju sumy. Więc, wiesz, no w złym biznesie jestem, naprawdę.
Ja jestem we właściwym, ale jeszcze nie umiałem tych nut napisać. Wiesz, bo... To trzeba umiejętne nuty napisać, im prościej, tym lepiej. Jak mówili niektórzy, im więcej nut, tym mniej pieniędzy. Wiesz, bo jakbym miał powiedzieć jedną rzecz o tobie, jak ty byś mnie zapytał, czym ty się zajmujesz, ja bym powiedział, że w swoich programach zawsze starałeś się pokazywać tą autentyczność. No ja nie mam takie wrażenie, że ty właśnie zawsze, nie wiem czy świadomie, czy nieświadomie, może to jest po prostu to lubisz i tak to wyglądało, ale tak wygląda nadal, że próbujesz wywalić te komputery właśnie i pokazać ludziom, jak wygląda człowiek, który naprawdę śpiewa sam, no, albo naprawdę gra na czymś. No ale to się dziwisz? Ja się nie dziwię, bo ja wiesz... No chodzimy do teatru, prawdziwi ludzie grają, idziemy do kina, grają prawdziwi aktorzy. Jak słuchamy muzyki, idziemy do filharmonii, gdzie nie ma biletów przecież. Do filharmonii, która jest... trzeba mieć znajomości. Bardzo wystarczy, tak, absolutnie. Dostać. Konkurs Chopinowski, już są wykupione bilety na przyszłe, za następne 5 lat. Tam, gdzie gra żywy człowiek i pokazuje prawdziwą emocję, no to uczestniczymy w tym, na tym polega sztuka. Przecież nie będziemy sobie puszczali czegoś z komputera, bo to jest balast taki, no, wypełniacz, zapełniacz. Nic tam takiego bardzo wartościowego, co przejdzie do historii, nie ma i nie znajdziemy. Zawsze żywy człowiek kojarzy się z emocją, bo jesteś twórcą. No to... I dlatego właśnie wraca stara muzyka, no bo to jest po prostu prawdziwa muzyka. Mówisz, która stara? Stara na przykład przedwojenna, no na przykład. No to jest stara muzyka, stara, a to jeszcze tak. Jest jedna rzecz, co ci powiem. Wiesz, to jest, tam nic nie kręcono, no po prostu to, co tak. Człowiek do mikrofonu zaśpiewał, tak. To jest i tyle. Była taka skrzyneczka, proszę Państwa, w studio, nie wiem, radiowym, gdzie stała orkiestra i pan Rachoń na przykład i wszyscy byli po próbie. Przyjeżdżała pani Irena Santor, Hania Kuńska, ktokolwiek, czy Dymsza, czy Bodo, czy ktokolwiek. Stawali na tej skrzyneczce takiej wielkości, był mikrofonik i śpiewali na żywo. Cały utwór. Raz z panią Ireną Santo rozmawiałem, mówi pan Irka, mówi maestro do dyrygenta, bardzo państwa przepraszam, całą orkiestrę, bo pomyliłam się. To jest niespotykane, wiesz. Wszystko to było na raz. Mieczysław Fok nagrywał kilkadziesiąt piosenek miesięcznie, czyli po 2-3 dziennie. Wchodził na ten postumencik i śpiewał. Wszystko to zostało na tych płytach utrwalone. To jest wszystko zaśpiewane na raz. Teraz oczywiście można to zrobić. Teraz w ogóle można powiedzieć podobno. Wiesz, cały ten system technologiczny może za siebie zaśpiewać. Chcesz, możemy zaśpiewać w duecie. Simon & Garfunkel, Bartosz Węglarczyk, Robert Janowski. To znaczy, nie śpiewając, ani tak słuchaj. Ja miałem jedną przygodę z muzyką. Kiedyś jeszcze jak pracowałem w Dzień Dobry TVN i stacja sobie wymyśliła, żebyśmy zaśpiewali piosenkę na Boże Narodzenie. To słyszałem, to pamiętam. Ale to ujawnić wielką tajemnicę. Żebym swoim głosem śpiewać. Znaczy ja próbowałem zaśpiewać swoim głosem, po czym przyszedł pan po trzech próbach i powiedział: panie Bartku, mam taką propozycję, niech pan porusza ustami. A my coś tam zakręciłem. I tak to właśnie się odbyło. To tyle na temat moich umiejętności muzycznych. Czy ktoś podłożył za ciebie? A czy, wiesz co, oni chyba nie, po prostu nie było mojego głosu tam. Wiesz, bo to było dużo głosów i mój zaniknął po prostu gdzieś. Ale autotune jest coś takiego, że można fałszować niemiłosiernie, to on ci i tak wyprostuje na właściwą. Ja udowodniłem, że autotune nie jest jednak idealny. Że nie, u ciebie nie działa? Jest wszechmocny, tak. Czyli masz zakaz śpiewania. A czy ja bym cię namówił na śpiewanie. Nie ma takiej możliwości. Panie Janie, chociaż. Nie ma takiej, proszę bardzo, coś śpiewać. Ale razem, żebyśmy... Nie, ja nie. Kanon byśmy zrobili. Nie, wiesz, ja mam w kontrakcie zapisane, żeby nie doprowadzać widzów do ataku serca, wiesz? To jest zapisane. Ja lubię takie prowokacje. Jakbym cię zaprosił do swojego programu, nie ma takiej możliwości. Znaczy przyjść mogę bardzo chętnie obejrzeć, ale... Żebyś zagrał. Nie ma mowy. Wiesz, to jest w ogóle moje przekleństwo, dlatego że u mnie na piętrze w moim domu, w kamienicy rodzinnej, mieszkał kompozytor muzyczny, pan Ołów, który pisał piosenki dla dzieci. On był takim, może nie jednym, nie czołówką kompozytorów polskich, ale pisał utwory. Tak, na pianinie pisał utwory dla dzieci. I on mnie cały czas nakłaniał, nie miał wnuków i uważał mnie za swojego wnuka, że mnie się nauczył grać na pianinie u niego. I ja nie skorzystałem z tego, że miałem za darmo nauczyciela fortepianu. Rozumiesz? I to dobrego od razu. I to dobrego, tak. I strasznie żałuję tego. Strasznie, ale czy powiedz mi, jak na przykład przygotowujesz swoje programy, czy ty widzisz, że młodzi ludzie w Polsce dzisiaj chcą śpiewać, chcą grać, jest ciąg na to? Ale bardzo, no bo są programy, które promują, a każdy chce być gwiazdą, żeby zarabiać ci wspomniane przeze mnie pieniądze, jak napiszę. No, ale może chodzi o więcej niż pieniądze troszkę. Ale niestety nie. Nie chodzi? Nie, myślenie jest jednak głównie materialistyczne. Zresztą nie tylko w tej branży.
Generalnie, jak ja zaczynaliśmy, nie wiem, pracę w teatrze z metrem, to było ostatnie pytanie, jakie zadaliśmy, to za ile? Przecież chcieliśmy robić coś, co będzie niesamowite. Cała praca nad tym to było, cała ta droga, dochodzenie, to było coś fantastycznego. Jak nam się potem to udało zagrać i ludzie byli zachwyceni, to jest tylko dodatek, to jest taka wisienka, zresztą tych wisienek było sporo, ale nikt nie myślał o kasie, nikt. Ja do tej pory mam to jest taka stara szkoła, że jak mnie coś interesuje, to z przyjemnością to zrobię, ale nie pytam za ile. Bo ja wiem, gdzie mam zarabiać pieniądze, a jak mam coś zrobić dla siebie, dla sztuki, no to jest kompletnie dla mnie nieistotne. Masz to, czy nie? Znaczy, wiesz, czy jesteś też ta generacja, na pewno. No oczywiście, że tak. No to gdzieś tam zarabiamy pieniądze, ale coś musimy zrobić dlatego, żeby jednak powiedzieć o sobie, jestem artystą. Znaczy, tak? Że ja mam to szczęście i ty, obaj mamy szczęście z tobą, że całe życie robimy to, co nas pasjonuje. Że po prostu lubimy to, co robimy i jakby ja sobie nie wyobrażam tego, że ktoś proponuje mi olbrzymie pieniądze, ale w zamian za robienie czegoś, czego nie czuję, nie rozumiem, nie czuję, nie lubię. Nie wyobrażam sobie tego. Ale jakbyśmy byli młodzi, jakbyśmy mieli po 20 lat, zaczynali karierę i musielibyśmy na przykład wrzucać filmiki na Instagrama, żeby nas zauważyli. No to miałbyś bunt wewnętrzny? No ja bym miał. Miałbym z tym problem. No dobrze, ale wiesz co, ale masz rację, że wiesz, no jesteś troszkę w tej branży też wyjątkowy, bo wiesz, no też życie prywatne swoje chronisz. Nie wygłupiasz się tak jak wielu ludzi, którzy robią naprawdę przedziwne rzeczy, jak widzimy w showbiznesie. My się lubimy wygłupiać. Jestem radosny. No tak, ale bycie radosnym, a wygłupianie się to są dwie różne rzeczy. Ale wiem, o czym mówisz. Wiesz, to jest strasznie smutne to, co mówisz, że wiesz, że pieniądze rządzą, bo... Ale no to proszę cię bardzo. Wiesz, ale... No to każdy ci to powie. Pan minister przed chwilą też by ci to powiedział, jakbyś go zapytał. No pieniądze rządzą światem. Pieniądze i władza. Wiesz, ale w sztuce to jednak nie powinno tak być. A sztuka się rządzi swoimi prawami, ale też to dotyczy tego. Wiesz, ja rozumiem, większość dzieł największych na świecie powstały za pieniądze. Kompozytorzy wielcy pisali dla kasy, malarze pisali, malowali obrazy dla pieniędzy, bo król im płacił, albo były zamówienia z innych dworów euroświatowych. To było też napędzane, oczywiście robili też dla siebie, całe szczęście. No ale sam mówisz o tym, że jak się pojawiło metro, to nie robiłeś tego dla pieniędzy. Nie robiłem. Ale dużo rzeczy robiłem dla pieniędzy, no przecież muszę. No tak, ale no to, kupić ser żółty, zjeść śniadanie i tak. Ale to są dwie różne rzeczy właśnie. To są dwie różne rzeczy. To, że mamy na utrzymaniu ludzi różnych, tak, że jest też no po prostu trzeba mieć pieniądze, żeby żyć. No to jest jasne. Tak, ale mam swój zespół, który muszę opłacać, muszę zapewniać im pracę. Coś ludzie od ciebie zależą, tak? I ich życie zależy od ciebie, więc to jest oczywiste, ale jednocześnie jednak, wiesz, dla mnie muzyka jest, wiesz, może dlatego ja na przykład najbardziej lubię bluesa, bo to jest akurat taka dziedzina muzyki, na której się nie zarabia i bluesmeni po prostu poza całkowitymi wyjątkami nie zarabiają na tym pieniędzy żadnych i grają, bo po prostu mają taką potrzebę. Tak. U ciebie się blues kiedyś pojawił w programie? Rzadko, wiesz. Ten program i ten pierwszy w telewizyjny i teraz ten chyba oparty jest jednak na tych przebojach, na gwiazdach, na tych piosenkach, które gdzieś tam znalazły swoje miejsce już w historii polskiej muzyki rozrywkowej, które istnieją i które mają nam dostarczać rozrywki, bo ja prowadzę program rozrywkowy. To jest tam, powiedzmy, z elementami teleturnieju, bo jest współzawodnictwo, fajna zabawa, są goście, to chcemy przez tę rozrywkę Państwu jakoś zaprezentować, żebyście fajnie spędzili z nami czas przez godzinę i zapomnieli o smutnych rzeczach. I wiesz co, to głównie tyle. No ja się na tym znam, ja to robię ponad 20 lat i sam też jestem widzem takiego programu. Jak sobie robię próby czy coś, to chciałbym to, żeby to zaakceptował jako widz, jakby na sam się oglądał na ten. Masz coś takiego? No oczywiście, taki krytycyzm, tak, wiesz, żeby nie było obciachu, żeby to było przyzwoite, tak? Żeby... Wydawca mi na ucho powiedział, że do dzisiaj ogląda twoje wykonanie piosenki z dzwonnika. Katedry. Tak. O, panie wydawco, dziękuję bardzo. To ładna piosenka. Te ładne piosenki same się śpiewają. Nie trzeba dużo umieć. Czyli potwierdzasz, że jest prawdą, że najbardziej lubimy to, co znamy. I to jest to stara, jedna z najważniejszych prawd w ogóle w muzyce. To jest prawda. No, tak, to jest. No. Do kina na przykład właściwie chodzę na filmy, których nie znam. Mhm. Bo tamte jednak to zupełnie inny jest odbiór. Natomiast, no, wiesz... Muzyka nam towarzyszyła i będzie towarzyszyć całe szczęście, tylko że jest
inaczej dystrybuowana niż kino, niż innego rodzaju sztuki, bo jest właściwie non-stop nam towarzyszy. Radio włączymy, to ta piosenka może się pojawić. Chodzi mi o budowanie tego, że się coś staje przebojem lub nie. Mhm. I więc jak wzrastasz z tym, obserwujesz to, słuchasz, gdzie nie mija miesiąc, dwa, to cały czas łubudu, no to ty chcesz czy nie chcesz, to zapadnie ci w pamięć. Co? I teraz jest już, przepraszam, że ci wejdę w słowo, jest taka niepisana zasada, że piosenka, która jest w danym czasie, tu i teraz, jeśli minie 20 lat i ją do niej wrócimy, to znaczy, że to był przebój. To jest taka wiesz, recepta dla tych, którzy piszą piosenki. Muszą odczekać dwie dychy i wtedy zobaczyć, czy to był utalentowany ruch w dobrą stronę, czy po prostu przypadkowy. No jest mnóstwo piosenek, które rzeczywiście wpadają jednym uchem, wpadają drugim, a za rok nie pamiętamy w ogóle, że taka piosenka była. I co gorsza, ja... Znaczy dla nas to jest tak, wiesz? Okay. Bo ci producenci, którzy to robią, amerykańscy czy szwedzcy, są świetni, to oni wiedzą, że na tej piosence zarobią tam, nie wiem, 5 milionów euro i przyjdzie następna pani Liza, Sylwia, ktokolwiek tam, co będzie wypromowany na moment, zaśpiewa taką piosenkę, oni znowu zgarną kasę i będzie i następny, show must go on. Po prostu ten biznes musi się kręcić. Natomiast ci, co są konsekwentni, niszowi, do których wracamy myślą, emocją i duszą, no to ich płytę włączymy sobie zawsze. Bo to nie było obliczone na efekt finansowy. Znowu do tego wracam. Przepraszam Państwa, że od rana o takich nieprzyjemnych rzeczach mówię. Ale na tym polega obniżka wartości tego rodzaju sztuki. Obniżka wartości. A czy jak patrzysz na polską muzykę, to uważasz, że jest dobrze? Lepiej niż 20 lat temu, 30 czy 50 lat temu gorzej? No czy mamy te same problemy, co wszyscy na świecie? Jesteśmy małym rynkiem. To mamy tutaj... Naprawdę? Bardzo małym. Tu się sprzedaje kilkanaście tysięcy płyt, to już jest wielki sukces. To jest niesamowite, że też znaczenie złotej płyty czy platynowej płyty tak spadło. Ależ jak? Teraz to jest... 25 tysięcy to jest platynowa płyta. Wyobraź sobie, 15 tysięcy to jest złota płyta. Mamy 30 parę milionów ludzi i 15 tysięcy to już jest złota płyta. I artysta chodzi w glorii i chwale i się chwali. Znaczy w glorii i chwale szczęśliwy jest i słusznie. No ale no, to co? W ogóle tam nikt nie podniesie słuchawki telefony, no, jeśli chodzi o takie nakłady. Zmieniło się też technologicznie. Uważam, że młodzi ludzie kombinują bardzo światowo i na poziomie nieodbiegającym na tym, co się dzieje w Szwecji, w Stanach. Absolutnie. Zobacz, jak produkuje. Mówię, produkuje, nie pisze. No właśnie. Jak produkuje się piosenki Margaret. Znaczy, kurde, to jest po prostu Ameryka. To jest światowe. To są oczywiście, za tym stoją szwedzcy producenci, ale oni wiedzą, o co chodzi. Znaczy u nas Margaret jest takim zjawiskiem no, nowym, innym, no bo pierwszym. Mhm. Tego tak zawodowo zrobione, tak jak się to robi na świecie. Zawsze tego, przepraszam, zawsze o tym marzyliśmy, nie? Żeby tak produkować. Nie tak siermiężnie, tak po naszemu trochę tutaj, że tu widać w kamerze tutaj, wiesz, Wiedźmin za trawką schowany, że to niby puszcza. Że się odniosę, przepraszam, do tego pierwszego obrazu. Często się ludzie odnoszą, no, chcąc pokazać coś nieprofesjonalnego. Tak, no to właśnie, a tutaj jest właśnie pełna, absolutnie pełna profeska. Cały hip-hop, uwielbiam bitaminę, całą tą scenę alternatywną, babskie granie czy męskie granie, bardzo dużo fajnych, tych ciągle niby niszowych rzeczy, ale które idą, wiesz, to bardzo się fajnie na to patrzy, że ta równia pochyła może być też w drugą stronę. Nie. Że się czegoś ludziom nowego pokazuje, ludzie się czegoś nowego uczą. Mam nadzieję, że w swoim programie Gra Muzyka też taką witaminę bym zaprosił, by się zgodzili. To byłbym najszczęśliwszy, jeśli mnie słuchacie, chłopaki. Po prostu jestem waszym prawdziwym fanem. Uwielbiam tego rodzaju poetykę i tego rodzaju nowoczesne granie na przykład. Bo ja mam takie wrażenie, że zakorkowaliśmy się chyba. To jest ładna sytuacja. Nie, pan sytuacja ma tutaj to i odjedzie tą. On mi odjedzie, bo tu stoją, a ci stoją, bo my stoimy, a my stoimy, bo on stoi. To i przepraszam. Sorry. Jest pan za długi po prostu. No. Ale też mam takie bardzo śmieszne sytuacje, ale musi pan jeszcze się... O, już. Już w porządku, dziękujemy bardzo. Miłego dnia życzymy. Dzięki.
ja tak patrzę, wiesz, czasami też, ja też bardzo często wracam do tej starszej muzyki. Na przykład ostatnio mam potworną jazdę na Breakout. Słucham ich bez przerwy po prostu. I tak sobie myślę, że gdyby oni mieli szansę wtedy u szczytu swoich możliwości zaistnieć na zachodzie i śpiewać przede wszystkim po angielsku, a nie po polsku. To myślę, że coś by było? Myślę, że, znaczy, no wiesz, oczywiście nigdy tego nie wiemy do końca, no ale myślę, że mieliby szansę, tak, mieliby szansę, dlatego, że to jest absolutnie zespół w tamtych czasach z tą muzyką, którą grali, absolutnie na super wysokim poziomie europejskim. Tak, tak mi się wydaje. Ja mam troszkę inne zdanie akurat do Breakoutów, no bo, no, bo nie zagrozilibyśmy światu. Dlatego ty prowadzisz program Gra Muzyka, ja nie prowadzę, no to jest właśnie... Nie zagrozilibyśmy państwu, światu, wiesz, naszym polskim bluesem. Nie, bo nie mamy tego, to nie jest w naszej kulturze, nie zbieraliśmy bawełny, nie mówimy tak, jak oni mówią na dole, na południu, to oni nawet mówiąc, śpiewają taki, wiesz, jak gadają do ciebie, mówię, kurde, on śpiewa bluesa, on nawet tego nie wie. Znaczy, a był taki zespół bluesowy... U nas to był rock and roll jednak, tylko że... którego ludzie grali w tym, ludzie, którzy nigdy w życiu bawełny nie zbierali, a część z nich była nawet z bardzo bogatych rodzin i nazywał się The Rolling Stones i zrobił pewną karierę na świecie. Bo byli niegrzeczni, no bo była potrzeba na coś takiego, żeby to wszystko zrzucić i być takim trochę obdartusem, już nie do końca w tym sensie, ale zrobili i chwała im za to, za satysfaction i za to, że byli w Polsce i pokazali ludziom, że to inaczej wygląda trochę, że może inaczej wyglądać, że bunt jest w pewnym, znaczy w sztuce bunt jest konieczny do tego, żeby się ona rozwijała. Ja nie, bo dzisiaj to nie mam wrażenia, że bunt jest konieczny. Ale to nie był bluesowy zespół. No zaczynali od bluesa, absolutnie, i wiesz, no jednak... No wszyscy zaczynają od bluesa, no to jeśli chodzi o to. Ale co mówisz, że niekonieczny? Jest to, że dzisiaj bunt, że nie mało jest dzisiaj zbuntowanych artystów, bo ci zbuntowani artyści są wypychani z mainstreamu, a właśnie niestety znowu wracam z tego tematu, jak chcesz zarobić pieniądze, musisz być w mainstreamie, no to nie jest... Że zatoczyliśmy koło. No tak, no to jest... Też samochodowe i takie merytoryczne. Tak. No oczywiście, że trochę w tym jest, dużo jest w tym prawdy, ale pamiętaj, że wracamy zawsze do artystów konsekwentnych, którzy mniej zwracali na to uwagę, co powiedziałeś ostatnio. Że się do tego będzie wracało, że będziemy, nie wiem, do Igora Herbuta wracali i do zespołu, jak się nazywa? Jego były zespół? Nie pamiętam. Lemon? No i do Lemona. Tak, że to było, Boże, jak on śpiewa, po prostu mam ciarki, serce mi się wyrywa. No to jednak stało się mainstreamowe trochę przez ten mocny wyraz, jaki on temu nadał. Ale on jest konsekwentny, on robi swoją muzę. Myśmy po prostu tylko to łyknęli. A no, on się nie prosił, mówi, słuchajcie, jestem na Instagramie, weźcie mnie, bo jestem świetny. To myśmy go chcieli wziąć. On jest swój chłop, on robi swoje. Dużo rzeczy, wielu artystów takich robi swoje rzeczy i nie pcha się do mainstreamu. Tak samo jak zespół, który ja tej muzyki nie słucham, ale ich bardzo, bardzo szanuję za sukces, jaki odnoszą, to jest zespół Behemoth. No który to nie jest moja, tak jak mówię, nie jest światowa, moja muzyka, tak. Ale tutaj aczkolwiek pan z tym zadrze uśmiech na twarzy, już? Bo tak, to jest fan, no, ale, ale wiesz, no to jakie oni sukcesy odnoszą, to jest jednak nieprawdopodobne. I po cichu jakby, prawda? To po cichu w Polsce, bo ja dostałem zniżkę w sklepie z butami w Los Angeles, bo powiedziałem, że Nergala znam. I po prostu facet mi dał zniżkę 50% na buty natychmiast, bo największy fan na świecie Behemota. Bartoszu, Meksykanin ze sklepu w Los Angeles. No, miałeś szczęście. No to pozdrawiamy pana Meksykanina. Ja bym chciał jeszcze o 19 w sobotę powiedzieć? Cię proszę. Że Gra Muzyka jest o 19 w każdą sobotę w TV Puls. W TV Puls. Robercie, bardzo ci dziękuję. Cieszę się, że... Żebyśmy trafiali tylko na wartościowych artystów, którzy tworzą wspaniałą muzykę. I żebyś wynajdywał ciągle te piosenki. Przypominam mi, że była taka super piosenka i dzięki Robertowi sobie ją przypomnieliśmy. Ach, ja to będę robił dla państwa z przyjemnością. Dzięki. To robię wielkie. Pół życia. Dziękuję bardzo. Robert Janowski, Gra Muzyka, 19 Telewizja Puls, tak jest. Soboty. Pa. Dzięki wielkie. Do zobaczenia.